Kompendium Natura. Po polsku. Malina właściwa, Rubus idaeus, różowate, to krzew o wysokości od 50 do 120 cm. Posiada liczne drewniejące i proste łodygi, które stoją prosto lub lekko łukowato. Zwykle są opatrzone delikatnymi koleczkami. Liście są pierzaste, spodem białokutnerowate, z wierzchu intensywnie zielone. Składają się z trzech do pięciu jajowatych i pomarszczonych listków. Bardzo małe przylistki mają kształt wąsko-lancetowaty. Kwiaty są pięciokrotne, białe lub różowo zabarwione, zebrane w luźne, groniasto-wiechowate kwiatostany. Jagody to czerwone owoce zbiorowe, które łatwo oddzielają się od stożkowatego dna kwiatowego. Składają się one z licznych owłosionych pestkowców, czyli właściwych jagód. Malina właściwa występuje w zaroślach, lasach i na ich obrzeżach, zrębach oraz usypiskach kamieni. Rośnie chętnie na wilgotnych, żyznych i azotowych glebach. Rozmieszczenie malin jest powszechne w prawie całej Europie. W Polsce jest bardzo pospolita na terenach nizinnych i w górach aż do piętra kosówki. W Tatrach maksymalnie można ją spotkać do 1780 metrów nad poziomem morza malina często jest także uprawiana. Malina właściwa kwitnie głównie w maju i czerwcu, a czasem jej kwitnienie trwa jeszcze dłużej. Maliny dojrzewają od lipca. Ze względu na ich smak maliny są nadal chętnie i często zbierane. Już w epoce kamiennej prawdopodobnie służyły jako pożywienie. Jeśli chcemy zbierać dzikie owoce maliny, powinny być spożywane od razu, ponieważ należy je zbierać tylko wtedy, gdy są dobrze dojrzałe. Nie powinny być przechowywane zbyt długo. Z malin można przygotować różnorodne przetwory, takie jak syrop, sok, kruszonkę, wino owocowe, konfitury, lody i inne specjały. Maliny są bogate w kwas cytrynowy, inne kwasy organiczne, witaminę C oraz różne rozpuszczalne węglowodany, które są ważnymi składnikami tych owoców. W ziołolecznictwie maliny mają duże znaczenie zarówno owoce, jak i młode liście. Syrop z malin poprawia smak wielu lekarstwom. Kompendium Natura po polsku.